Służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby. Oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Pierwsza jednolita na terenie całego kraju formacja Policji Państwowej została powołana ustawą sejmową 24 lipca 1919 roku. Nawiązuje do niej obchodzone corocznie Święto Policji. Służbę w Policji może pełnić obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolności fizyczne i psychiczne do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. W Policji pełni służbę ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy, wspieranych przez 20 tysięcy pracowników cywilnych. W myśl ustawy o policji funkcjonariusze pełnią służbę w pionach kryminalnym, prewencyjnym, a także wspomagającym działalność w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. Policją kieruje komendant główny. W kraju funkcjonuje 17 policyjnych garnizonów, 16 komend wojewódzkich oraz Komenda Stołeczna Policji w Warszawie. Funkcjonariusze kształcą się w 5 szkołach policji. Każdego roku mury Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie opuszcza 500 oficerów, którzy z czasem stanowią kadrę kierowniczą. Z roku na rok rośnie zainteresowanie pracą w policji. Kadra jest stosunkowo młoda i dobrze wykształcona. Ponad 70% policjantów to osoby, które nie ukończyły 40 roku życia, a 30% to osoby z wyższym wykształceniem. Policja finansowana jest z budżetu państwa i wspierana finansowo przez samorządy. Środki finansowe pozyskiwane są także z Unii Europejskiej. Umożliwiają stałe unowocześnianie uzbrojenia, środków transportu oraz technik policyjnych. Pozwoliły m.in. na połączenie wszystkich komisariatów w Polsce w jedną sieć z dostępem do baz danych o przestępcach, skradzionych rzeczach i osobach poszukiwanych. Każdego roku policjanci zatrzymują blisko 600 tysięcy osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. W Polsce powstał jeden z najnowocześniejszych na świecie automatyczny system informacji daktyloskopijnej AFIS. Istotę tego systemu stanowi możliwość automatycznego zakodowania pojedynczego śladu z miejsca przestępstwa i porównania go w ciągu kilku minut z odciskami palców lub dłoni milionów ludzi. Systemy informatyczne wspierają wiele dziedzin kryminalistyki. Od 2000 roku tworzona jest Narodowa Baza DNA. Na terenie kraju funkcjonuje 13 policyjnych laboratoriów, w których wykonuje się badania genetyczne na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
1923 roku Polska jest członkiem Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnych, znanej dzisiaj pod nazwą Interpol. Uczestniczy także w kształceniu kadry kierowniczej w ramach działalności Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL. Jest również członkiem Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej MEPA i Europolu. Od początku lat 90. policjanci biorą udział w misjach pokojowych na całym świecie. Służyli m.in. w Gruzji, Liberii, Chorwacji, Iraku, Kosowie i Macedonii. Pojawiły się nowe zagrożenia, m.in. przestępczość komputerowa i narkotykowa. Otwarcie granic spowodowało rozwój międzynarodowych grup przestępczych. W 2000 roku powstało Centralne Biuro Śledcze. Do jego zadań należy przede wszystkim zwalczanie przestępczości zorganizowanej, również o charakterze międzynarodowym, zwalczanie przestępczości w sferze ekonomicznej, przestępczości narkotykowej, przestępstw przeciwko własności intelektualnej. Biuro to współpracuje także w zwalczaniu światowego terroryzmu. Do wykonywania szczególnie niebezpiecznych zadań przygotowane są pododdziały AT. Antyterroryści zatrzymują najgroźniejszych przestępców, rozbrajają ładunki wybuchowe, odbijają zakładników. Doskonale wyposażeni i wyszkoleni są gotowi stawić czoło każdemu, kto stanowi zagrożenie. Społeczeństwo darzy policję coraz większym zaufaniem. Badania niezależnych instytucji pokazują, że wzrasta poczucie bezpieczeństwa obywateli żyjących w Polsce. Po 2000 roku policja włączyła się także do programów zmniejszania zagrożeń na terenie szkół, wspólnie z ich administracją i strażą miejską, tworząc szkolne patrole. Dla zmniejszenia stresu i przyjaznego traktowania poszkodowanych pod koniec lat 90. na terenie jednostek organizacyjnych policji zaczęły powstawać niebieskie pokoje.